A co teraz pan Andrzej Benedykciński z panią Joanną Kretkowską? Pan Andrzej po pierwszym nawrocie zajmuje drugie miejsce, proszę państwa. Za chwilę będzie wszystko wiadomo. Pan Andrzej Benedykciński, jak wcześniej wspomniałem, plasuje się po pierwszym nawrocie na drugim miejscu, a przed nim pan Stanisław Janik. Są to ostatnie dwie pary. Także będzie na co popatrzeć. I ruszyli. Jedynka bezbłędnie. Zobaczymy, czy na miejscu lidera nam się przetasuje, czy pozostanie jak było. Ale widać, pan Andrzej nie popuszcza. Niestety błąd na przeszkodzie numer 4. Cóż to za zawzięta walka, proszę państwa. To jest walka o pierwsze miejsce w tej chwili. Podejrzewam, że takich emocji jak tu w Świeciu to publiczność nawet w Sochi nie dostąpiła. I mamy kolejny bunt. I następny. Ale to wszystko można jeszcze nadrobić dużym tempem. Bo za każdy błąd przyznawane są karne sekundy, 5 karnych sekund za każdy błąd. Także jak jest błąd, to trzeba włączyć przerzutkę i starać się go nadrobić. Ale tak, żeby nie popełniać następnych. Ja pęknę. I proszę, jak pani Joanna tam nas wspaniale nadrzuciła tą bryczką, tak żeby pan Andrzej mógł bez problemów pokonywać dalej tor. I niestety pomyłka, już cenne sekundy uciekają i teraz jazda do 22. Jest, proszę państwa, i długa prosta do 24. I pomagamy okrzykami do finiszu. Brawo! 3 minuty 6 sekund, czas rzeczywisty, co daje łącznie 3 minuty i 26 sekund. Andrzej Benedykciński i Anna Kretkowska. I teraz za chwileczkę, proszę państwa.